Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjęła pani dr Aldona Ciborowska, Instytut imienia księdza prymasa Augusta kardynała Chlonda i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Szczęść Boże, witam. Pani doktor, wczoraj w Zielonce koło Warszawy przedstawiciele 20 szkół odebrali certyfikat Szkoła Przyjazna Rodzinie. To są certyfikaty, które zobowiązują daną szkołę do tego, aby w programach nauczania, w programach szkolnych realizowano między innymi, uwzględniano odmienność płci, poszanowanie dla rodziny i dla małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. Mówi się w tych programach o walce z patologiami społecznymi, z wychowaniem do odpowiedzialności i do miłości. I na te certyfikaty jest reakcja środowisk lewicowych. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz uznał, że jest to ideologizacja szkoły. Czy wychowanie do odpowiedzialności, do miłości lub nauczanie o odmienności płci to jest ideologia? To znaczy, mamy tutaj do czynienia z komentarzem właśnie ideologicznym. Dlaczego? Dlatego, że ideologia jest według myśli, która jest myślą katolicką, jest wynikiem takiego zdeformowanego myślenia i można powiedzieć, że odwróconego, czyli to, co my będziemy nazywali normą, ideologia będzie nazywała zupełnie przeciwnie, tak? I to jest taka prosta konsekwencja odwróconego myślenia. Czyli jeżeli myślimy realistycznie, odwołujemy się do prawa naturalnego, oczywiście w rozumieniu natury metafizycznym, nie biologicznym, tak? Tylko metafizycznym, to wtedy sprawy się upraszczają. Natomiast wszelkie ideologie walczą z prawem naturalnym, właśnie rozumianą naturą w sensie metafizycznym. No właśnie, tak. Ta sama instytucja, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego, od pewnego czasu opowiada się za wprowadzeniem do szkół programów edukacji równościowej, zwanej edukacją genderową. No i to już zdaniem tegoż związku nie jest ideologią. Ja mogę powiedzieć tak, że jest to taki punkt w historii myśli, w którym środowiska katolickie, realistyczne, zostały wezwane do odpowiedzi, tak mi się wydaje, i do tego, żeby same siebie zaczęły dokształcać w rozumieniu pojęć, w myśleniu katolickim, dlatego że istnieją siły na świecie, których działanie zostało opisane w książce pani Margaret Peters, wydanej przez Loretanki, wydawnictwo sióstr Loretanek, które to środowiska będą forsowały myślenie tak zwane równościowe. I tutaj jest także miejsce dla gender. W związku z tym środowiska katolickie powinny podjąć taką akcję, można powiedzieć, ale nie tylko akcję, tylko odbudowę prawdziwej katolickiej myśli, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, co jest ideologią, co nie jest ideologią, co jest strukturą myśli katolickiej, co nie, ponieważ my wszyscy jesteśmy zanurzeni w mocno zideologizowanym świecie i właśnie... I prawdopodobnie przez to czasami nie dostrzegamy ideologii, wręcz przeciwnie, nie rozumiemy naturalnego porządku świata. Gdzieś to też tracimy, prawda? Tak, ja myślę, że problem deformacji intelektualnej dotyczy teraz wszystkich. I dlatego instytut, tak, nasz, podejmuje taką próbę z wielką taką nadzieją, że uda nam się dotrzeć z myślą katolicką, przywrócić prawidłowe myślenie katolickie ze strukturą myśli katolickiej, która zrobi nam porządek w głowach, bo my wszyscy jesteśmy pod wpływem ideologii, ale także edukacji, całej takiej formacji, która została nastawiona na to, żeby człowiek nie myślał w sposób realistyczny. A czy ideologia może doprowadzić człowieka do prawdy?
No, ponieważ ideologia jest zdeformowanym myśleniem, tak? Czyli odbiega od tej struktury myślenia, która prowadzi do poznania prawdy, no to nie bardzo. To znaczy, oczywiście, że jest Bóg, tak? I może w każdą sytuację interweniować. Natomiast myślenie realistyczne, to, które zostało ośmieszone i jest ośmieszane od bardzo dawna, jest myśleniem, które doprowadza do prawdy jako prawdy, tak? Czyli do tego, że my w ogóle jesteśmy zainteresowani prawdą. Ja muszę powiedzieć, że zetknęłam się z osobami, z nauczycielami, z wieloma osobami, które nie potrafiły odpowiedzieć na pytanie, co to jest prawda. Jestem również przekonana, że gdyby tak zapytać ucznia w liceum, co to jest prawda, to on też nie bardzo by potrafił powiedzieć, co to jest prawda. I teraz możemy sobie zadać pytanie, co się dzieje z naszą edukacją, z formacją i czemu ona służy, skoro nie wiemy, co to jest prawda. A to chyba, tak, jest podstawowa, może jedno z podstawowych pytań, na które człowiek powinien znać odpowiedź. Ja mogę powiedzieć, że w ogóle pytanie, stawianie pytań jest tym momentem, w którym zaczynamy wędrówkę w stronę prawdy. Questiones, prawda? Natomiast współczesna, tak zwana edukacja, bardzo często w ogóle nie doprowadza do tego, żeby człowiek samodzielnie postawił pytanie. Daje się odpowiedzi, czyli tak jakby wpuszcza się w człowieka myśl, której on nie ma jak samodzielnie przerobić, przepracować, tylko istnieje takie wrażenie, że powinien być taką encyklopedią chodzącą, co nie jest prawdą, bo chodzi o to, żeby umieć myśleć, umieć samodzielnie poszukiwać prawdy i stać się takim dzieckiem, prawda? Czyli dziecko zaczyna zadawać pytania i dzięki temu, że ono zadaje pytania, może odkrywać rzeczywistość, bo ta rzeczywistość jest. My dzisiaj bardzo często słyszymy, że właściwie każdy ma swoją prawdę i prawdy obiektywnej, jak to niektórzy dodają przymiotnik do prawdy, taki właściwie nie ma. No to jest właśnie wynik oddziaływania ideologii. I ja mogę powiedzieć, że wielką dla mnie przygodą intelektualną, która poodpowiadała na wiele moich pytań, było spotkanie z myślą księdza profesora Tadeusza Guza, szczególnie właśnie w rozmowach niedokończonych, które ojcowie redemptoryści przeprowadzili też z księdzem Tadeuszem Guzem, ksiądz Tadeusz ze słuchaczami. Mianowicie tak zostaliśmy przesterowani w tą stronę, że każdy mówi moja opinia, tak? A prawda jako prawda to jest zgodność myśli z rzeczywistością. Czyli jest każdy w stanie odkryć prawdę, ale prawda ludzi łączy, więc nie może ich dzielić. Nie można powiedzieć, że każdy ma swoją prawdę. Tylko to jest do dojścia. I jeszcze jest taka historia, że w ogóle możliwość odkrycia prawdy jako prawdy doprowadza ludzi do Boga. I ja myślę, że celem ideologii poprzez odebranie możliwości ludziom stawiania pytań, dochodzenia do prawdy, to jest to, żeby człowiek nie mógł samodzielnie dojść do Boga tak naprawdę. Bo mamy w historii przypadki, prawda, osób, które poszukując prawdę, tak, dochodziły do Boga i to dochodziły do Boga w Trójcy Jedynego. To są świadectwa wielkich nawróceń. Tak, no, wielcy naukowcy przecież. Tak. Taka droga była wielkich naukowców do wiary. Czyli jest tak, mamy problem ze zdefiniowaniem podstawowych pojęć, zrozumieniem. Tak. Mamy problem jako społeczność, nie tylko jako Polacy, ale w ogóle jako cała ludzkość tak naprawdę, tak, z zadawaniem ważnych pytań. Ta deformacja jest bardzo, bardzo silna i rozumiem, że przynajmniej w zakresie naszego narodu, Polaków, odpowiedzią, pomocą w tym dochodzeniu do prawdy, odkrywaniu prawdy i zadawaniu pytań jest Instytut imienia księdza prymasa Augusta kardynała Chlonda i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jutro jest inauguracja działań tego instytutu. To się odbędzie w symbolicznym miejscu. Tak, to jest dom pielgrzyma Amicus przy sanktuarium błogosławionego Jerzego Popiełuszki.
i osoby, i kardynała, i księdza Jerzego Popiełuszki, to tak z jednej strony myśl, z drugiej strony poparcie myśli wielkiej czynem. I mamy bardzo wielką nadzieję, że uda nam się ożywić ducha katolickiego, takiego, który poszukuje prawdy, pragnie prawdy. Nie da się bardzo łatwo wybić z tropu, czy zbić z tropu, prawda? I te wszelkie ideologie zwyczajnie zgasną, ponieważ człowiek nie zadowala się półprawdą, nie zadowala się kłamstwem, a każda ideologia zawiera kłamstwo, czy to jest kłamstwo o Bogu. Jeżeli jest kłamstwo o Bogu, jest kłamstwo o człowieku, jest kłamstwo o rzeczywistości. To jest nadużywanie ludzi. I mnie się wydaje, że to jest taka wielka szansa, żebyśmy po prostu zainspirowali myślenie takie katolickie. Bo jutro o godzinie 19 w domu pielgrzyma Amicus, tuż obok kościoła świętego Stanisława Kostki, będzie wykład. Godzinę wcześniej, o godzinie 18 będzie msza święta, o 19 jest wykład. I wykład, który wygłosi ksiądz profesor wspomniany, ksiądz profesor Tadeusz Gus z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filozof uznany. I to będzie temat zasady myślenia katolickiego, taki temat wykładu. To my w Polsce, w kraju katolickim, nie znamy zasad katolickiego myślenia? To jest pytanie, na które chciałabym odpowiedzieć jak najuczciwiej, że ideologia zrobiła duże spustoszenie. I ksiądz profesor Tadeusz Gus używa często takiego sformułowania deformacja intelektualna. I myślę, że ta deformacja intelektualna dotknęła również środowisk katolickich. I musimy odbudować strukturę myślenia katolickiego, bo to nas dotyczy. Ja myślę, że każdego z nas, mnie również. Bo my często na przykład słyszymy o wychowaniu katolickim i tak dalej. Natomiast właściwie bardzo rzadko ja pierwszy raz słyszę o myśleniu katolickim. Bo zawsze gdzieś w tym obiegu medialnym, w obiegu takim ogólnym, o myśleniu katolickim właściwie się nie mówi. Ja myślę, że dlatego, że myślenie katolickie zostało ośmieszone. To, co wiąże się z katolickością, to zostało ośmieszone i można powiedzieć, że media, filmy, wszystko, jakby cała rzeczywistość została podporządkowana takiej koncepcji ośmieszenia myśli katolickiej, która jest myślą wielką. Wielcy uczeni, święty Tomasz z Akwinu, prawda, który inspiruje wielu do tej pory, jest cały czas aktualny. I ja myślę, że to jest też wielka szansa dla nas, żebyśmy wreszcie zapragnęli dowartościować własne myślenie. A w jakiej formule będzie istniał ów instytut? Myślimy o tym, że byłyby to wykłady. Przewidziane są w najbliższym czasie 3 wykłady. Pierwszy, zasady myślenia katolickiego, otwierający, który przybliży, o co chodzi w tej strukturze myśli. Bo ja czasami, jak ludziom mówię o tej strukturze myśli, to nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Znaczy, jak myśleć po katolicku, tak? Jak szukać prawdy? Jak nazywać rzeczy? Bo jesteśmy też w świecie zakłamanych pojęć. Drugi wykład będzie 3 kwietnia o godzinie 19. Będzie również poprzedzony mszą świętą i będzie mówił o boskim stworzycielu i stworzeniu. Trzeci będzie 10 kwietnia o godzinie 16 i będzie mówił o pamięci i nadziei chrześcijańskiej. To już jest jakby zarysowanie tej struktury myślenia katolickiego, tak? Czyli są pewne pary. Pamięć bardzo mocno wiąże się z nadzieją. Jak ksiądz profesor Tadeusz Gus mówi, pamięć zdeformowana nie pamięta dobra. Mhm. Jeszcze zapytam o patronów Instytutu. Ksiądz prymas kardynał August Chlont. Dlaczego właśnie ta postać jest patronem Instytutu? Obok księdza Jerzego Błogosławionego. Tak, ja myślę, że głównie chyba te osoby, które wiążą swoją myśl z księdzem kardynałem Chlądem, myślą o tym zdaniu, które wypowiedział, tak, że zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję. Jeśli chodzi o księdza Jerzego Popiełuszkę, to nie tylko bliskość miejsca, ale świadectwo ukochania prawdy
do oddania życia za prawdę. To się łatwo mówi. Natomiast udźwignąć takie wyzwanie, myślę, że dla każdego z nas to jest niewyobrażalnie trudne, ale jest świadek do naśladowania. O księdzu Jerzym mówi się bardzo dużo. Jest obecny w przestrzeni osób wierzących, w myśleniu. Natomiast o księdzu prymasie Chlądzie mówi się niewiele. No jest to zdanie, które jest przytaczane często przez kapłanów podczas homilii, ale i w wielu artykułach. No, ale ta spuścizna nauczania księdza prymasa jest ogromna, ale no niestety nieco zapomniana. Czy też przyświecała idea temu, aby przypominać to nauczanie, tę myśl księdza prymasa Chlonda? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bo to jest myśl społeczna również dotycząca naszego narodu. W związku z tym to są rzeczy, które się wzajemnie przenikają. Także ja mogę tylko powiedzieć, że serdecznie Państwa zapraszam, zachęcam, bo są to spotkania pomyślane także o formacji dla dziennikarzy, dla redakcji naszego dziennika, dla wszystkich, którzy chcą prawidłowo myśleć, tak, żeby tę myśl móc przekazywać dalej. Bo to będzie jutro nie tylko wykład, ale też będzie dyskusja. Będzie debata. Profesor Tadeusz Gus używa takiego słowa debata. Tak. I bardzo to lubimy. Ci wszyscy, którzy uczestniczą w spotkaniach z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, bardzo lubią właśnie ten moment, kiedy mogą zadać pytanie, bo odpowiedzi są zawsze bardzo wyjątkowe. Ja muszę powiedzieć, że na przykład ksiądz profesor uświadomił mnie, co bardzo trudno jest wprowadzić w życie, że na przykład jeżeli oderwiemy jakikolwiek akt, tak, czy to będzie akt polityczny, jakikolwiek akt od Boga, jako Boga miłość, to deformujemy każdy akt działania. Każde działanie, tak. I ja myślę, że właśnie to jest taką istotą myśli katolickiej, że powinniśmy kierować każde swoje działanie z myślą o Bogu, który jest Bogiem miłością, prawdą, dobrem, pięknem. I to powinno się przekładać na nasze działanie i taką mamy nadzieję, że to się uda. Dziękuję Pani za rozmowę, za wizytę w studiu. No jutro niewątpliwie dyskusja, debata, bo nie dyskusja, debata. To jest bardzo ważna różnica. Debata będzie ciekawa, będzie ciekawy wykład. Początek rozpoczyna Instytut swoją działalność mszą świętą o godzinie 18, o 19 wykład i debata o zasadach myślenia katolickiego. Więc już Pani naświetliła nam pewien kierunek tego wykładu i tej debaty. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu, za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru w Polskim Punkcie Widzenia była pani dr Aldona Ciborowska, Instytut imienia księdza prymasa Augusta kardynała Chlonda i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dziękuję pięknie. Ja również dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Na Polski Punkt Widzenia zapraszam już jutro, tuż po apelu jasnogórskim. A teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję.